Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Mam na imię Ola, a dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem marca. W marcu udało mi się przeczytać 8 książek i szczerze mówiąc, tak pod kątem oceny tych książek, to był to taki miesiąc średniaczek, powiedziałabym, bo przeczytałam kilka książek, które niestety nie zachwyciły mnie. Zdarzyły się takie, które bardziej przykuły moją uwagę, ale o tym wszystkim opowiem Wam za chwilę. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, w zasadzie przesłuchałam na audiobooku, to już jest chyba powoli tradycja, że ja zaczynam miesiąc od przesłuchania audiobooka, i był to reportaż. Reportaż o polskim psychosystemie, czyli szramy, jak polski psychosystem niszczy, zaraz Wam powiem dokładnie, bo oczywiście zapomniałam, to jest to długi tytuł, niszczy nasze dzieci. To jest reportaż Witolda Beresia i Janusza Schwertnera, który swój początek miał jakby na podstawie reportażu, który można było przeczytać na Onecie, Miłość w czasach zarazy, reportaż, historia dwóch młodych chłopców, Wiktora i Kacpra. I od tego tak naprawdę ten reportaż się zaczyna. Jest to zbiór historii dzieci, które spędziły jakiś czas, czy odbywały leczenie w zakładach, w zamkniętych zakładach psychiatrycznych dla młodzieży. No i powiem Wam, że mam bardzo, bardzo mieszane uczucia do tego reportażu, bo z jednej strony ja zdaję sobie sprawę z tego, że on jest mega potrzebny. Obnażanie wszystkich niedoskonałości, wszystkich błędów, które wiążą się z systemem jakby naprawy zdrowia psychicznego młodzieży, jest mega konieczne i mega potrzebne. Natomiast ja jako osoba, która sama doświadczyła leczenia w szpitalu. Byłam na oddziale otwartym szpitala psychiatrycznego i generalnie jakby na co dzień borykam się z tym, że doświadczam tej opieki psychiatrycznej, opieki medycznej. Teraz już trochę mniej, natomiast w momencie, kiedy byłam młoda, no to jakby pewne swoje doświadczenia z tego aspektu mam i trochę raziły mnie dwie rzeczy w tym reportażu, bo z jednej strony jest mega potrzebny, mega duże rzeczy obnaża, natomiast z drugiej strony ja trochę nie wiem, jaki on ma cel, ten reportaż, bo tam w tym reportażu bardzo dużo było takich stwierdzeń, które mnie osobiście bardzo mocno zakuły. Na przykład to, o tym też pisałam już na Instagramie i na Goodreadsie też, że wielokrotnie powtarzały się tam na przykład stwierdzenia takie typu faszerowanie lekami. I niestety, ja jako osoba, która sama bardzo bała się brać leków na ataki paniki i bardzo wiele mitów słyszałam, takie stwierdzenia typu faszerowanie lekami, że jest to niepotrzebne, bardzo mocno mogą wpływać na to, że na decyzję o braniu takich leków, a niestety wielokrotnie te leki są konieczne. I zabrakło mi tutaj tego takiego stwierdzenia, że stwierdzenie, które jest faktycznie prawdą, że same leki tak naprawdę mogą coś działać, natomiast na pewno to nie jest droga, którą należy iść. Bardzo ważna jest terapia. I żadne leki nie zastąpią terapii. I tego mi zabrakło w stwierdzeniu w tym reportażu. Zamiast straszenie takie trochę tym, jak leki wpływają na organizm, to właśnie stwierdzenia, że dobrym połączeniem jest branie leków, farmakologia z tą opieką terapeutyczną. I drugim takim stwierdzeniem, które też mnie jakoś personalnie mocno uderzyło, było to, że w tekście pojawiło, w którymś reportażu, już w tej chwili nie pamiętam w którym, ale trafiły się takie słowa, że z choroby psychicznej czy jakiegoś zaburzenia psychicznego nie da się wyleczyć, co jest absolutnie, kompletnie nieprawdą, bo oczywiście są pewne zaburzenia, pewne choroby psychiczne, które da się zaleczyć, da się jakby te objawy, powiedzmy, wygasić i człowiek żyje z tą chorobą do końca życia, natomiast jest gro zaburzeń, z których
odpowiednia farmakoterapia i odpowiednia terapia są w stanie człowieka wyciągnąć. I choroba psychiczna, czy pewne zaburzenia psychiczne nie są absolutnie wyrokiem do końca życia i tego mi bardzo zabrakło. I dlatego jestem trochę rozdarta przy ocenie tego reportażu, bo z jednej strony zdaję sobie świadomość, mam świadomość tego, jak takie reportaże są potrzebne, a z drugiej strony miałam wrażenie, że ten reportaż ma na celu przestraszenie nas, przestraszenie rodziców, dzieci. No nie wiem, tak jak mówię, mi nie do końca ton w tego reportażu odpowiadał, więc jeśli ktoś czytał ten reportaż, to bardzo chętnie poznam Wasze opinie na jego temat i jestem ciekawa i pozostawiam to do Waszej oceny. Jeśli macie ochotę, to zapoznajcie się, bo myślę, że warto. Kolejną książką, jako przeczytałam w marcu i już trochę spoilerowałam Wam o tym, że tą książkę przeczytałam, to jest trzeci tom opowieści o przygodach Percy'ego Jacksona, czyli Gniew, Klątwa Tytana. To jest bardzo ciekawy tom, bo to jest pierwszy tom, który nie został zekranizowany na razie i jakby ja poznajemy tutaj nową bohaterkę, bardzo istotną. W zasadzie później gdzieś tam okazuje się, że jest tych bohaterów istotnych dużo więcej, więc była to naprawdę bardzo ciekawa lektura. Ja nie będę Wam opowiadała o fabule tej książki, bo wiadomo, że to jest trzeci tom, więc jeśli ktoś nie czytał, to nie chcę spoilerować. Natomiast mi ta książka bardzo się podobała. Oczywiście to nie jest piątkowa książka. To też jest książka dla młodszego czytelnika, więc ona momentami bywa infantylna i na to trzeba się przygotować. Natomiast te greckie mity osadzone we współczesnym świecie i losy naszych półbogów są na tyle fajne i na tyle interesujące, że to jest spokojnie książka, po którą mogą sięgnąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Natomiast dorośli muszą się przygotować na to, że są tu pewne takie elementy infantylizowania. Trudne słowo. Także ja gorąco Wam polecam. Mi zostały jeszcze dwa tomy do przeczytania i będę miała całą serię Percy'ego Jacksona zamkniętą za sobą. Następnie wzięłam na warsztat Pieśń o Achillesie Madeline Miller, więc jak widzicie, sporo tutaj takich dwie książki z greckiej mitologii. Ja bardzo grecką mitologię lubię, więc zawsze na takie książki jestem mega pozytywnie nastawiona. I to jest taka książka, którą mam wrażenie albo się kocha, albo się jej nienawidzi. I ja chyba niestety skłaniam się bardziej ku tej drugiej grupie. Może nie tyle, co tej książki nienawidzę, bo uważam, że ma wiele pięknych aspektów, jak na przykład język, gdzie Madeline Miller przepięknie napisała tę książkę. I język, i jakby całe tło historyczne wydarzeń to jest coś, na co warto przy tej książce zwrócić uwagę. Natomiast to jest jakby koniec plusów i ja w tej książce się totalnie nie zakochałam. To jest historia Patroklosa i Achillesa, historia ich miłości tak naprawdę i ich losów, gdzie tłem historycznym jest wojna trojańska. I szczerze Wam powiem, że ja spodziewałam się dużo bardziej jakiejś takiej wartkiej akcji. Tutaj fabuła jest, jakby podłoże tej fabuły było mocno jakby napawające nadzieją, że tu się coś będzie działo. Natomiast niestety w tej książce nie działo się kompletnie nic. Wydaje mi się, że tutaj dużym problemem w odbiorze tej książki przeze mnie było to, że książka jest pisana z perspektywy Patroklosa, który darzy ogromnym uczuciem Achillesa. I tak naprawdę w dużej mierze ta książka polega na tym, że poza opisywaniem ich wspólnych losów, bardzo duży nacisk kładziony jest przez Patroklosa na to, jaki Achilles jest wspaniały. I przez tak naprawdę całą książkę Patroklos wychwala Achillesa w zasadzie pod niebiosa i to sprawia, że
gdzieś tam ta akcja, która mogłaby być na pierwszym planie i mogłaby być w jakiś tam sposób interesująca, ona jest po prostu bardzo, bardzo nużąca, bo to jest jakby budowanie obrazu jednego człowieka przez drugiego z takim zaznaczeniem, że ten pierwszy, czyli Patroklos, po prostu jest mocno widać zafascynowany postacią Achillesa. Są momenty oczywiście w tej książce, gdzie Patroklos jakby trochę bardziej krytycznie podchodzi do niektórych postaw Achillesa, natomiast no mimo wszystko nadal jest to taki piękny obrazek, laurka, mam wrażenie, w stronę Achillesa, no i nie bez powodu widocznie tytuł jest to pieśń o Achillesie, bo faktycznie trochę to przypomina takie, wiecie, chwalebne pieśni o bohaterach, przez co no ja strasznie się wynudziłam i też miałam bardzo duży przesyt tej relacji, więc nie mogłam jakby, wiecie, pójść za głosem bohaterów i też się tym zachwycać, bo po prostu no, nie dałam rady. Ani ta książka mnie nie wzruszyła, ani jakoś mocno nie chwycił mnie za serce ten wątek ich miłości i tak jak mówię, po prostu przez większość tej książki ja się bardzo, bardzo mocno nudziłam. Tak samo nudziłam się niestety, czekajcie, bo poszła mi ta książka niżej, tak samo jak nudziłam się niestety przy tym oto przepięknym thrillerze psychologicznym Żona między nami. To jest historia kobiety, która wyszła za mąż, zafascynowana trochę starszym od siebie mężczyzną, natomiast no nie pykło im coś w tym małżeństwie i ona cały czas to małżeństwo przeżywa w momencie, kiedy jej były mąż już jakby stara ułożyć sobie życie na nowo. I co ja mogę wam o tej książce powiedzieć? Oprócz tego, że jest bardzo oklepany wątek. Trochę mi ta książka przypominała Dziewczynę z pociągu. Kiedy wiecie, ja po prostu czytając Dziewczynę z pociągu, nawet wam chyba o tym nigdy nie mówiłam na kanale, bo ja jeszcze czytałam ją długo, długo przed tym, zanim w ogóle założyłam i Instagrama książkowego i kanał. I miałam takie poczucie, że jak czytałam Dziewczynę w pociągu, to w którymś momencie miałam takie: o ludzie, ile ona jeszcze będzie jeździć tym pociągiem na Rąbana. No po prostu większość książki opierała się na tym, że ona wiecznie była na Rąbana i wiecznie jeździła w lewo i w prawo, w tej i nazad pociągiem. I było to okropnie nudne. Tutaj niestety mamy podobny motyw, bo też ta bohaterka główna, zapomniałam jak ona się nazywa kompletnie, nie pamiętam imion bohaterów z tej książki. Ona też jakby dużo, widzimy jej upadek, później to jak ona stara się z tego upadku podnieść, jak tu nie ma nic tajemniczego, nic nie trzyma w napięciu, nic nie, jakby nie, nie wiem, nie ma jakiegoś takiego, miałam jeden jedyny moment w tej książce, że myślałam, że coś tak kliknie, to było gdzieś tak w jednej trzeciej książki, że mówię, o, był jakiś taki moment, gdzie ja się lekko zaskoczyłam, powiedzmy, i myślałam, że już będzie od tego momentu to już będzie tylko lepiej, nic bardziej mylnego, nie mogłam się bardziej pomylić, bo po prostu to już była tylko równia pochyła w dół. A zakończenie tej książki? Okropnie, okropnie przewidywalne. Tak naprawdę wszystko w tej książce było mega przewidywalne i tak bym chyba tą książkę nazwała jako taką najbardziej przewidywalną książkę ever. Ja dałam tej książce 2 gwiazdki bądź 1,5, już nie pamiętam. Natomiast no, ja zdecydowanie odradzam wam ten klimat, bo to koło thrillera moim zdaniem w ogóle nie stało. I wreszcie mamy coś, co w tym miesiącu bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło i to jest Aneta Jadowska i Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Bardzo byłam ciekawa tej książki, bo ja Anetę Jadowską znam głównie z fantastyki, czyli oczywiście z całej heksalogii Dory Wilk, przy której dostaje ataków bólu głowy, ale mamy też tam spod pióra Anety Jadowskiej wyszły takie cuda jak Franek i Finka czy Cud Miód Malina, które są jednymi z moich bardziej ukochanych książek.
I byłam ciekawa, jak Aneta Jadowska poradzi sobie w takiej formie innej, w takim gatunku, z którego ja jej nie znam, czyli w takiej komedii kryminalnej, w takim lekkim kryminale, i poradziła sobie bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy historię Magdy Garstki, która wraca do swoich rodzinnych stron, pomagać babci w prowadzeniu pensjonatu nad morzem, no i w pewnym momencie, biegając sobie po plaży, znajduje trupa. No i zaczynamy taką historię, gdzie ona prowadzi swoje własne śledztwo przy pomocy, wspomaga ją trochę wujek, który pracuje w policji, i jej kuzynka. I tutaj mamy całą jakby rodzinę Garstek, mam nadzieję, że dobrze to odmieniłam, rodzinę Garstek zaangażowaną, całe trochę jest ich tło takie historyczne dotyczące tej rodziny. Mamy rewelacyjny humor, który mi się mega podobał. To jest taka idealna książka moim zdaniem na plażę, na lato, gdzie potrzebujecie się wychillować, macie pewną tajemnicę do rozwiązania, ale macie tutaj też poruszony bardzo istotny temat przemocy. I jest on bardzo fajnie i tak bardzo mądrze, mam wrażenie, ograny. Jest tutaj też bardzo, bardzo dużo fajnych dialogów i bardzo ciepła relacja rodzinna, więc ja gorąco polecam Wam tę serię. I już mam idą do mnie dwie pozostałe części, bo jest to na razie trylogia chyba, z tego co kojarzę. Są jeszcze na pewno trzy części, które są wydane, i ja z bardzo wielką, wielką chęcią będę do tej książki wracać. A Wam ją gorąco polecam właśnie na taki, to jest taka książka, myślę, którą można przeczytać na raz, zdecydowanie. I na pewno się nie zawiedziecie, będziecie się bardzo dobrze bawić. I mi taka Aneta Jadowska właśnie się podoba, czyli taki humor jej, bardzo fajne przemyślane wątki, i to widziałam w Cud Miód Malinie, widziałam to we Franku i Fince, i teraz widziałam to właśnie w historii rodziny Magdy Garstki. Więc idealna książka, nie jest piątkowa, ja dam jej 4 gwiazdki, no bo wiadomo, to jest taka lżejsza lektura, natomiast teraz na wiosenne dni, czy letnie, wczesne, jakieś takie podrygi, bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Dalej będziemy mieli dwie książki z biblioteki, które wypożyczyłam i przeczytałam. I tutaj mamy drugi tom serii Niefortunnych Zdarzeń Lemona Snicketa, Gabinet Gadów. I ta książka znowu, to jest książka, która w pewien sposób wzrusza, w pewien sposób jest bardzo smutna, ale jest też bardzo fajnie nakreślona, ma bardzo mądrych bohaterów. I taki, w taki, mnie niewątpliwie zachwyca cały czas narracja tej serii, że ona jest napisana w taki bardzo smutny sposób, natomiast bardzo taki wciągający i interesujący. I z jednej strony tych bohaterów nam jest bardzo mocno żal, bardzo im kibicujemy, więc ta forma narracji, która jest tutaj taka trochę humor, taki czarny humor, ja bym powiedziała, To powoduje, że bardzo, bardzo angażuje nas ta lektura. I to jest znowu książka na jeden raz, bo ona ma 202 strony, więc czyta się ją maksymalnie szybko. Myślę, że tak na 2 godzinki to zdecydowanie możecie ją pochłonąć. Z tego co słyszałam, któreś wydawnictwo, tylko nie wiem które, teraz napiszę Wam tutaj w adnotacji, które wznawia serię Niefortunnych Zdarzeń, więc dla wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę się zapoznać z tą serią, to możecie jej albo szukać w bibliotekach, a jeśli już spodoba się tak jak Wam, to już wkrótce, już niedługo będziecie mogli ją kupić we wszystkich pewnie księgarniach, do czego bardzo mocno Was zachęcam. Ja w tym miesiącu pewnie znowu będę czytała już z kolei trzeci tom, jeszcze 13, chyba z tego co wiem jest 13 łącznie, więc jeszcze sporo przede mną, ale każdy tom czymś nowym zaskakuje, więc liczę na to, że hrabia Olaf będzie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo nie mógł położyć majątku, swojej ręki na majątku naszych sierotek.
I kolejną książką, którą wypożyczyłam z biblioteki trochę tak przez przypadek, bo wzięłam ją na dostawkę, a okazało się, że jest to całkiem fajna lektura. To jest Tylko rok Penelope Ward. Ja, jak wiecie, bardzo lubię książki pisane przez Penelope Ward w duecie z Vee Killand. Mi praktycznie każda książka ich pisana w duecie się bardzo podobała. Tutaj mamy książkę, natomiast te książki pisane przez nie pojedynczo, no już tak różnie z nimi bywało. Wolę zdecydowanie te panie w duecie. Natomiast ta książka była fajna. Powiem szczerze, że ja jej oddałam 3,5 gwiazdki. Nie powiem tutaj nic odkrywczego, bo ani fabuła nie jest bardzo odkrywcza, ani bohaterowie też nie są jakoś mega odkrywczy. To jest wątek, który był już poruszany wielokrotnie w książkach takich właśnie romantycznych. Tutaj mamy historię dziewczyny i chłopaka. Oczywiście zapomniałam imion bohaterów, już Wam zaraz. Tegan i Caleb. Tegan i Caleb, oni poznają się w szkole w taki dosyć dziwny sposób, w momencie kiedy Tegan wpada do męskiej toalety, w której jest właśnie Caleb. Później okazuje się, że wracając do domu, Tegan dostaje informację, że jej rodzina przygarnia pod swój dach studenta z wymiany i z plotem takich dziwnych wypadków tym studentem okazuje się właśnie Caleb. No i tam zaczyna się nawiązywać pewna relacja i ta relacja jest bardzo fajna, taka bardzo, ona daje zarówno dużo uczy Caleba, jak i przede wszystkim bardzo, bardzo dużo uczy Tegan. Mamy tutaj też oczywiście jak w każdej takiej książce jakieś tam tło rodzinnych problemów, które są. I w tej książce się pojawiają, nie są one spłycone, więc to jest fajne, bo czasem zdarza się, że te takie trudne tematy rodzinne są tak rzucone po prostu na zapchaj dziurę. Tutaj mam wrażenie, że te problemy rodzinne nie były spłycone, były dosyć dobrze wyjaśnione i przede wszystkim jakby temu wątkowi też gdzieś tam odpowiednia ilość stron została poświęcona. Jeśli lubicie pióro Penelope Ward czy jej pióro w duecie z Vee Killand, to zdecydowanie polecam Wam Tylko rok. Myślę, że nie zawiedziecie się, bo jest tak samo dobra i interesująca jak inne książki tych autorek. I ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać w marcu, a w zasadzie przesłuchać na audiobooku, był to znowu reportaż i znowu reportaż o tematyce związanej z psychiką i z chorobami psychicznymi, a mówię tutaj o reportażu wydawnictwa Czarnego W ciemnej dolinie, rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii. Bardzo, bardzo, słuchajcie, interesujący reportaż, mega ciekawy, napisany w taki sposób, że trochę czyta się to jak książkę fabularną, a jest to książka, jest to po prostu reportaż o rodzinie Galwinów, rodzinie wielodzietnej, bo tam w rodzinie Galwinów było aż 12 dzieciaczków, czyli jakby dwoje rodziców plus 12 dzieciaczków, z czego sześciu chłopców z tej rodziny zachorowało właśnie na schizofrenię. I to jest w ogóle mega interesujący wątek, bo tutaj nie dość, że z jednej strony mamy historię tej rodziny i historię tych chłopców, później już mężczyzn, bo tak naprawdę przechodzimy tutaj przez całe życie tej rodziny, a z drugiej strony mamy opisaną w ogóle historię tego, w jaki sposób medycyna, lekarze podchodzili do tematu schizofrenii i leczenia tej choroby. To jest mega ciężka choroba i tak naprawdę nieodkryta w ogóle i to, jak leczenie się zmieniało, jak zmieniało się podejście lekarzy do leków, do terapii, do tego, w jaki sposób chłopcy, pacjenci byli traktowani właśnie w ośrodkach, w których przebywali, to było coś tak fascynującego, że ja po prostu słuchałam tej książki z zapartym tchem i nawet na moment nie nudziłam się. I
to, że jest to historia tylu osób, bo tam mamy, oprócz tego, że oczywiście mamy głównych, jakby powiedzmy, bohaterów, czyli braci, którzy chorują na schizofrenię, to mamy jeszcze dwie siostry, które w tej książce, z czego jedna jest taka bardzo angażująca się i też opisywane jest w ogóle jej życie, tak? Bo to jest portret, tak jak Wam mówię, to jest z jednej strony portret rodziny, więc mamy tam oprócz tych chłopców, którzy zachorowali, mamy też resztę rodzeństwa. I tak naprawdę na główny plan wysuwa się Mary, która w późniejszej części książki jakby bardzo angażuje się w pomoc i w opiekę nad chorymi braćmi. Natomiast mamy też jakby jej historię, tego w jaki sposób ona jako osoba zdrowa w tej rodzinie odbierała zarówno swoją matkę, jak i rodzeństwo, to w jaki sposób ona dojrzewała, jak przeżyła to, że musiała zostać w domu podczas kiedy jej siostra Margaret mogła się jakby z tego domu uwolnić, no bo niestety przy chorobie swoich braci ten dom, ta rodzina była takim, powiedzmy sobie, trochę więzieniem i jest to naprawdę mega, mega fascynujący reportaż o rodzinie z jednej strony, a z drugiej strony właśnie o historii tej choroby i tego, w jaki sposób lekarze, ludzie i całe środowisko medyczne odbierają te osoby i odbierali, tak? Tutaj mamy i badania, które były wykonywane. Rodzina Galvinów, co jest w ogóle mega fascynujące, też jako jedna z niewielu przypadków, bo z tego co pamiętam w tej książce było chyba powiedziane, że to jest chyba druga rodzina, gdzie tak wiele przypadków było tej choroby, oddawała swoje, jakby swoją krew i siebie trochę do przeprowadzania badań, żeby odkryć przyczynę schizofrenii i to jest naprawdę, ja jestem mega zafascynowana tym reportażem i bardzo gorąco Wam go polecam, szczególnie właśnie osobom, które tą tematyką się interesują, bo no bo wiadomo, jeśli nie interesuje Was jakby historia chorób psychicznych czy psychiatrii, czy jakichś takich psychologiczno-psychicznych wątków, no to pewnie ta książka nie będzie dla Was tak fascynująca. Natomiast jeśli ktoś lubi zgłębiać tematy, lubi poznawać historię zarówno osób, jak i jakby historię wydarzeń, czy całe tło historyczne, to jest zdecydowanie coś dla Was. I nie wiem, czy powiedziałam Wam, kto tę książkę napisał. Jeśli nie, to już Wam mówię, bo chyba nie, to jest Robert Kolker i wydawnictwo Czarne. Także ja gorąco Wam polecam, fanom reportażu, to jak zwykle zdecydowanie wydawnictwo Czarne, jak zwykle robi świetną, świetną robotę. I to by było, kochani, na tyle. Tak właśnie prezentuje się zestawienie książek, które mi udało przeczytać się w marcu. Tak jak mówię, było ich 8. Dajcie mi znać, co Wam udało się przeczytać. Dajcie mi znać szczególnie, jaką macie opinię na temat tego pierwszego reportażu, jeśli go czytaliście. Jeśli nie, to czy chcecie go przeczytać. I oczywiście będę bardzo, bardzo mega wdzięczna za każdą aktywność pod filmem, czy to komentarz, czy łapkę w górę, czy łapkę w dół, bo to jest dla mnie mega motywujące, aby dalej tworzyć dla Was treści. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie do tego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam, bo jest taka możliwość, a tymczasem ja życzę Wam miłego dnia, tygodnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.